360 godzin prac społecznych. Jedna skarga i wypad. Nie masz dość kłopotów? Dzień dobry, nazywam się Piotr Trojan. Występuję w filmie Johnny, który ma dzisiaj premierę na Festiwalu Filmów Fabularnych, Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który za chwilę zresztą zobaczę, bo jeszcze nie widziałem filmu. No i to jest, mam nadzieję, że wspaniały i mądry film o przyjaźni zbuntowanego chłopaka Patryka Galewskiego z księdzem Janem Kaczkowskim. Jest to film o życiu, o miłości, a tak naprawdę o czym jest, to się dowiem za chwilę, jak już go zobaczę. Czas. Czas to jest coś najcenniejszego, co możemy dać drugiemu człowiekowi. Postać księdza Jana Kaczkowskiego nie była mi znana. Ja, kiedy dostałem scenariusz, który wysłał mi Robert Kijak, to w pierwszym mój odruch był taki dosyć na niebo, się bałam trochę historii o księdzu. Ale byłem zachwycony tym scenariuszem, zachwycony człowiekiem, jakim był ksiądz Jan Kaczkowski. Oczywiście kupiłem mnóstwo jego książek, ale postanowiłem, że jednak w trakcie filmu zrobię tak, że będę się uczył tak jak Patryk, ponieważ kręciliśmy w miarę chronologicznie całej tej historii nauki księdza Jana Kaczkowskiego i tak to mniej więcej wyglądało i to, mam nadzieję, działało. Nie zrozumie nas. O co chodzi z tym pionkiem, Szerzej? On tam przychodzi na drugą stronę, tak? Ta promocja. Wydaje mi się, że największe przesłanie księdza Jana Kaczkowskiego, a jest ich bardzo dużo, to jest to, które jest naszym podtytułem trochę, że każdy człowiek zasługuje nie tylko na drugą, trzecią, czwartą, ale na setną szansę i że w każdym człowieku jest dobro i to jest moim zdaniem najważniejsze, to przesłanie, które ja chciałem nieść w tym filmie. Grać prawdziwą postać to jest zawsze stresujące, bo dla mnie Patryk Galewski, którego gram, jego recenzja tego filmu jest najważniejsza. Cokolwiek kto powie, jakby Patryk jest dla mnie najważniejszy i nigdy nie chciałbym zrobić mu krzywdy, a przez swoją wrażliwość i swoje aktorstwo zrobić to, co potrafię najlepiej, czyli odnaleźć się w tych sytuacjach i spróbować je zrozumieć. Tylko nie mów mi Jasiek albo Janek, bo cię zabiję. To jak mam mówić? Jestem Jan. A najlepiej, jakbyś mi mówił Johnny.